przypadku długoterminowej formy oszczędzania, na przykład na poczet emerytury w terminie nawet 35 lat, przy wpłacie około 250 zł miesięcznie w ramach IKE, dzięki zwolnieniu z podatku Belki, jesteśmy w stanie dodatkowo wygenerować około 30 tysięcy złotych oszczędności. W przypadku IKZE, poza kwestią zwolnienia z podatku Belki, mamy również częściowy zwrot zaliczek na podatek dochodowy, dzięki czemu reinwestując je dodatkowo, jesteśmy w stanie wygenerować około 49 tysięcy złotych oszczędności względem klasycznej formy oszczędzania. W ramach projektu PPK możemy oszczędzać maksymalnie 4% naszego wynagrodzenia netto, więc zakładając, że każdy z nas chciałby oszczędzać około 250 zł miesięcznie w ten sposób, musiałby tak naprawdę dysponować dochodem w okolicy ponad 9 tysięcy zł brutto miesięcznie. W ramach formy PPK dodatkową oszczędnością jest de facto dopłata części składki, między innymi od pracodawcy.